Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Dobro lub zło znajdują się w naszym wnętrzu, w naszym sercu. Właśnie stamtąd bierze się początek ludzkiego działania. Nasze czyny mówią o nas bardzo wiele. Czy jesteśmy dobrzy, czy źli? Żeby to stwierdzić, wystarczy przypatrzeć się naszemu działaniu. Lecz nie zawsze jest ono jednoznaczne. Często jesteśmy letni, ani gorący, ani zimni. Bardzo często lawirujemy pomiędzy złem a dobrem. Dla jednych jesteśmy dobrzy, nawet stać nas na czyny heroiczne. Dla innych jesteśmy obojętni lub źli. Musimy się opowiedzieć po jednej ze stron. Czy chcemy, aby nasze czyny były dobre, a więc budować lepszy świat, albo jak grabieżcy będziemy źli dla innych, aby kosztem innych załatwić własne interesy i zaspokoić własne popędy. Decyzja należy do nas. Nie wolno nam jednak zapominać, że za tą decyzją idą pewne konsekwencje. Wybierając zło, narażamy się na przekleństwo śmierci. Wybierając dobro, możemy mieć nadzieję na błogosławieństwo życia wiecznego. Powinniśmy również zawsze pamiętać, że nasze czyny mają zawsze oddźwięk społeczny. Grzech uderza nie tylko we mnie, grzesznika, oraz w tego, którego moim grzechem skrzywdziłem, ale również w całe społeczeństwo, w którym żyję. Podobnie jest z dobrymi uczynkami. Jeśli wyświadczam dobro, ono swoim echem odbija się w społeczeństwie. Mój jeden dobry uczynek może rezonować w świecie, a z czasem wywołać lawinę dobra. Budujmy dobro w sobie i wokół siebie, nawet jeśli to wiele nas kosztuje.